Dzwon zwycięzcy pod koniec marca zawisł w szpitalu wojewódzkim imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, jako symbol wygranej walki z nowotworem. Trzykrotne uderzenie w niego oznajmia zakończenie pewnego etapu leczenia i wyruszenia w kolejny rejs. 4 maja wyruszyła w taki rejs Małgorzata Kuczewska. Jej walka z nowotworem piersi trwała ponad rok. Wygrała ją. Opuszczając oddział onkologiczny łomżyńskiego szpitala, jako pierwsza od momentu zawieszenia dzwonu mogła uderzyć w niego i głośno powiedzieć: leczenie zakończone, wyruszam w kolejny rejs, kocham Cię życie. Ja po prostu sama się badałam, ja sobie sama tego guza wyczułam. W czasie pandemii i jak tylko otworzyli przychodnie, ja się od razu zgłosiłam. Usłyszałam pod koniec 2020 roku, że mam raka złośliwego piersi. Fakt, trochę to mnie zszokowało, ale nie poddawałam się. Przekonałam się, że nie warto się poddawać, trzeba iść do przodu. Bo w całej diagnostyce najpierw poddana byłam chemioterapii, bo ze względu na to, żeby zmniejszyć guz przed usunięciem. Po radioterapii przeszłam operację w Białymstoku, usunięcia amputacji całkowitej piersi. Po operacji, po 6 tygodniach przeszłam na radioterapię. Po radioterapii zostały mi zastrzyki herceptyna, który dzisiaj właśnie ostatnio dostałam i na razie jest wszystko w porządku. I mam nadzieję, że będzie do końca tak. Nie poddałam się, leczenie zakończyłam, chemię, czasami przychodziłam gorzej, czasami lepiej, ale nie poddałam się i jak widać, żyję i jestem zadowolona, skończone leczenie. Jak przyznaje pani Małgosia, dużym wsparciem był personel medyczny z oddziału onkologii łomżyńskiego szpitala. Ja przychodziłam tylko na 3 dni, taką chemię dostawałam, ale było bardzo dobrze. Pielęgniarki, lekarze są wspaniali po prostu. Się interesowali, co się dzieje, czy ja zasłabłam, czy coś, bo w chemii naprawdę bardzo ciężko przychodziłam. Miałam pogotowie w domu, bo przytomność straciłam, mdlałam. Ale trzeba było telefon do lekarza na drugi dzień i nie było problemu. Także lekarze są wspaniali. Kierunkiem pierwszego rejsu nowego życia pani Małgosi będzie Augustów. W tą niedzielę wyruszam do Augustowa do sanatorium na 5 dni, na rehabilitację. Po powrocie miejmy nadzieję, że komisja pozwoli mi wrócić do pracy, bo na pewno bym chciała wrócić do pracy niestety, bo już po prostu za długo siedzę w domu. A później zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, będę mogła popracować dłużej. Chciałabym jeszcze powiedzieć dla pacjentek i pacjentów, którzy przychodzą, mają diagnozę, nowotwór, żeby się nie poddawali. Wierzcie w siebie, głowa do góry, nie poddawać się. Najważniejsze jest to, co mamy w głowie, żeby powiedzieć, będzie, jest dobrze, będzie jeszcze lepiej, damy radę. To jest najważniejsze. Kiedy przychodzi diagnoza, nastawienie psychiczne obok leczenia odgrywa niezwykle istotną rolę. Widziałam, że inni pacjenci też zwracali na to uwagę, może zwrócili na to uwagę, na to wydarzenie, być może bardziej ich to zmotywuje i nastawienie psychiczne troszkę się zmieni do takiej nadziei na przyszłość, tak? Na to, żeby też mogli mieć taką uroczystość, powiedzmy, czy taki gest. Jak zaznacza dr Małgorzata Wagner-Oleszczuk, niezwykle ważna jest także profilaktyka, a na tę niestety bardzo silny wpływ miała pandemia. My widzimy to w codziennej pracy poradni, gdzie bardzo dużo pacjentów zgłasza się po raz pierwszy, niestety w bardziej zaawansowanych stadiach choroby. Nie zgłaszali się, bo była pandemia, no oczywiście stare powiedzenia, że jakoś to będzie, albo przejdzie, albo to nic takiego, lekceważenie takich objawów, symptomów jakichkolwiek. No i pandemia zrobiła swoje. Im wcześniej rozpoznana choroba, tym większe szanse na skuteczne leczenie. Łomżyńska onkologia jest na przededniu przenosin do tymczasowej lokalizacji. Jest to związane z remontem, który czeka oddział. Przez kilka miesięcy będzie mieściła się na 3. piętrze między chirurgią a urologią. Po remoncie wróci do swojej lokalizacji. Zacznie się remont i wreszcie być może będziemy mieć oddział z prawdziwego zdarzenia. Z prawdziwymi, godnymi warunkami dla naszych chorych. Zmienia się przede wszystkim sale mniej osobowe, każda sala w wyposażeniu z węzłem sanitarnym,
gabinet, taka świetlica, że rodzina pacjenta będzie mogła przyjść, odwiedzić go, nie będzie to na sali chorych. No wiele takich różnych udogodnień i dla personelu, i dla pacjentów przede wszystkim. Miejmy nadzieję, że za parę miesięcy będziemy mogli świętować otwarcie oddziału w nowych wnętrzach. I z nowym wyposażeniem, co też jest ważne. Środki na remont łomżyńskiej onkologii pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ubiegał się o nie samorząd województwa podlaskiego. W ramach drugiej tury naboru na modernizację oddziału udało się pozyskać 4 miliony złotych.